dyrektor, czcigodni księża, szanowni państwo profesorowie, szanowni państwo nauczyciele, grono pedagogiczne, wszyscy szanowni goście i droga młodzieży, drodzy uczniowie. A przede wszystkim chciałem bardzo podziękować. Oczywiście dołączam się do tego, co przed chwilą powiedziała Agata, ale chciałem też podziękować pani dyrektor, gronu pedagogicznemu i wszystkim tym, o których pani dyrektor przed chwilą powiedziała, że są dobrymi duchami i przyjaciółmi szkoły. Wszystkim państwu, którzy szkołę przez lata wspieraliście. Pani dyrektor chyba nie jest tak źle. Na to pytanie sprzed kilku lat o to, kto za panią stoi. Myślę, że spokojnie mogła pani odpowiedzieć, że na pewno wszyscy ci, którzy są na tej sali, dzisiaj włącznie z żoną prezydenta i prezydentem. Także... Ale chciałem podziękować przede wszystkim za to wielkie dzieło, bo szkoła jest wielkim dziełem. Jest wielkim dziełem także budowania czegoś, co ja nazywam silną i sprawiedliwą Polską. Bo silna i sprawiedliwa Polska to taka Polska, do której każdy z naszych rodaków rozsianych po całym świecie będzie mógł wrócić wtedy, kiedy chce, a jeżeli będzie to potrzebne, to Polska go wesprze. Nie tylko go przyjmie, ale jeszcze go wesprze. Z tej możliwości powrotu i zagospodarowania się tutaj. I dzisiaj jeszcze Polska nie jest taką silną Polską, bo jestem przekonany, że znacznie więcej naszych rodaków niż tylko ci młodzi nasi przyjaciele, którzy są tutaj z nami, chciałoby do Polski wrócić. Być może ich rodzice, być może sąsiedzi, przyjaciele, rodzina i inni. Mam nadzieję, że uda nam się stopniowo taką Polskę stworzyć, która będzie w stanie tych wszystkich, którzy chcą do niej wrócić, wesprzeć i przyjąć. To jest wielkie zadanie, trudne zadanie. Polska do tej pory nie była w stanie temu zadaniu podołać, ale mam nadzieję, że prędzej czy później mu podoła. I dlatego dziękuję, że państwo już dzisiaj to urzeczywistniacie. Poprzez obecność uczniów, którzy, wierzę w to głęboko, zostaną w Polsce, którzy będą tutaj mogli się rozwijać i którzy będą mogli się tutaj realizować życiowo, zawodowo, rodzinnie. Będą mogli tutaj ożenić się, wyjść za mąż, mieć dzieci i po prostu wrócić tutaj, gdzie myślę, że czują, przynajmniej w zdecydowanej większości przypadków, że jest ich miejsce. Tutaj, gdzie jest ich ojczyzna. Za to dzieło jestem państwu ogromnie wdzięczny, jako prezydent Rzeczypospolitej, nie tylko jako Andrzej Duda po prostu, ale jako prezydent Rzeczypospolitej, bo takich dzieł właśnie Polska bardzo dzisiaj potrzebuje. I chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia i państwu wszystkim, pani dyrektor, gronu pedagogicznemu, przyjaciołom szkoły, żeby te święta były dla nas wszystkich spokojne, takie jak sobie wymarzyliśmy, ciepłe, rodzinne, takie, żebyśmy rzeczywiście mogli wziąć z jednej strony trochę oddechu od codziennych obowiązków zawodowych, ale z drugiej strony, żebyśmy mieli ten moment na taką spokojną refleksję. Refleksję nad kończącym się rokiem, nad tym, jaki był, jaki chcielibyśmy, żeby był następny i co jesteśmy w stanie dalej zdziałać. Życzę państwu, aby ten następny rok był lepszy niż ten, który właśnie się kończy. Życzę państwu, żeby po tych spokojnych świętach, po Sylwestrze, po dobrej zabawie nadeszły takie dni, które będą promienne w 2016 roku. To są moje dla państwa życzenia, ale chciałbym, żeby przyjęli te życzenia też uczniowie. I chciałbym, żeby, bo pewnie większość z nich wróci na święta do domu, chciałbym, żeby te życzenia od prezydenta Rzeczypospolitej i jego małżonki zawieźli do swoich domów, żeby przekazali nasze wyrazy szacunku swoim rodzicom, swoim bliskim, przyjaciołom, wszystkim tym, którzy goszczą w ich sercach. Chciałbym wam życzyć, żebyście mieli dobre, spokojne, takie miłe
rodzinne święta. I nam wszystkim chciałbym życzyć tego, żeby przy naszych stołach wigilijnych nie brakło dla nikogo miejsca. Jeszcze dodatkowo, żeby było to jedno, wolne miejsce. Tak jak każe nasz polski obyczaj. Dla tego, kto może w każdej chwili niespodziewanie przyjść. Żeby nasz dom był, każdy z naszych domów, tak jak tu jesteśmy na tej sali, był domem otwartym na potrzeby innych, zwłaszcza tych, którym żyje się trudniej, czy zwłaszcza tych, którzy w danym momencie są w potrzebie. Jeszcze raz Państwu życzę spokojnych, radosnych, dobrych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, za to piękne przedstawienie i za niezwykłą atmosferę, jaką Państwo tutaj w liceum stwarzacie. Dziękuję bardzo.